Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Nazywam się Agnieszka Siłuszek i od 2 miesięcy mam przyjemność być koordynatorką projektów w stałym sekretariacie, tak to chyba należałoby przetłumaczyć, takiej inicjatywy Unii Europejskiej, która się nazywa Urban Innovative Actions, czyli miejskie innowacyjne działania, i mam przyjemność tutaj w zespole kierować grupą, można powiedzieć, opiekunów projektów dofinansowywanych właśnie w ramach tej inicjatywy. Moja prezentacja dzisiaj dla Państwa będzie dotyczyła programu właśnie tego Urban Innovative Actions, a jednocześnie jego następcy o nazwie European Urban Initiative, czyli Europejska Miejska Inicjatywa. Ta druga inicjatywa jest kontynuatorem, będzie kontynuatorem, następcą tejże Urban Innovative Actions. I chociaż od razu muszę na wstępie powiedzieć, że wszystko, co będę mówiła o Urban Innovative Actions, w pewnym sensie jest wiedzą historyczną, ponieważ nabory projektów w ramach tej inicjatywy już się zakończyły, ale, i tu jest bardzo ważna uwaga, ale nie bez powodu będę o tym mówiła, ponieważ European Urban Initiative będzie naprawdę kontynuatorem tej inicjatywy. Bardzo wiele elementów będzie się powtarzało, bardzo wiele elementów pozostanie niezmiennych, więc będę się starała robić takie nawiązania, żeby od razu może pokazać, jak będzie wyglądała przyszłość. No dobrze, to nie przedłużając, już idziemy do mojego pierwszego slajdu. Najpierw może w ogóle w pigułce dla tych z Państwa, którzy być może pierwszy raz słyszą o tej inicjatywie, co to w ogóle jest. Zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia w sprawie EFRR, jeszcze z poprzedniej perspektywy, ze środków właśnie EFRR wspierane mogą być innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, i to jest taki dosyć ważny element, który wprowadziła Komisja Europejska, i w celu jego realizacji Komisja uruchomiła właśnie tę inicjatywę Urban Innovative Actions, i jej celem jest rozpoznanie i przetestowanie nowych rozwiązań problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich. Potem jeszcze dalej za kilka slajdów ja pokażę, jakie to były różne obszary tematyczne. Natomiast ważne jest to, że ta inicjatywa ma służyć władzom miejskim w Europie, ma im zapewnić środki na przetestowanie rozwiązań, które są śmiałe, które są niesprawdzone, które są zbyt ryzykowne dla innych tradycyjnych źródeł finansowania, i z tego powodu takie projekty mogą być odrzucone jako właśnie nie dające gwarancji pełnego sukcesu. My się tego nie boimy, my tutaj eksperymentujemy, my podejmujemy ryzyko i my rzeczywiście mierzymy się z różnymi wyzwaniami miejskimi, które no, mają w sobie takie znamiona testowania nowych rozwiązań. To, co jeszcze jest istotne, to, że obszary tematyczne, i tak też będzie w tym nowym instrumencie, o którym wspomniałam, będą zawsze połączone z agendą miejską Unii Europejskiej, i te obszary tematyczne będą wskazywane przez Unię Europejską każdorazowo właśnie do poszczególnych naborów, ale będą się obracały właśnie wokół agendy miejskiej UE. Ponieważ wiem, że jesteśmy trochę do tyłu z czasem, to ja tak będę dosyć żwawo przechodziła przez moje slajdy. Tutaj to, co chciałabym powiedzieć w ramach tego slajdu, to, że szalenie ważne w przygotowaniu projektów, które miasto chciałoby złożyć czy to jakby w ramach tych inicjatyw, jest to, że one muszą spełniać pewnie kilka kryteriów. Po pierwsze, muszą to być projekty innowacyjne, i to jest absolutny wymóg konieczny. I co więcej, wnioskodawcy muszą wykazać, że proponowany projekt stanowi nowość nie tylko w danym kraju, ale w ogóle w skali Unii Europejskiej i stanowi pewną wartość dodaną dla nas wszystkich w Unii Europejskiej. I to na pewno jest pewne wyzwanie, ale też nie chciałabym, żeby to wyzwanie brzmiało przerażająco, bo tak na pewno nie jest. Ja potem pokażę w dalszej części mojej prezentacji parę przykładów projektów z naszej części Europy, więc myślę, że tutaj można spróbować się z tym wyzwaniem zmierzyć.
Drugie takie kryterium, które jest szalenie ważne i będzie jeszcze, które było szalenie ważne w tej inicjatywie, która już niejako jakby w pewnym sensie jest zamknięta, przynajmniej nabory są zamknięte i już tylko trwa realizacja projektów, a będzie jeszcze ważniejsza w kolejnej inicjatywie, to jest kwestia partnerstw. I tutaj, ponieważ z uwagą słuchałam moich przedmówców, to być może też zauważyli Państwo, że już nie ja jedyna mówię o partnerstwach, ja też dołączę się do tego, że partnerstwa i to również partnerstwa międzynarodowe rzeczywiście tutaj w takim spojrzeniu Unii Europejskiej są coraz ważniejsze i być może te partnerstwa w tej nowej inicjatywie będą jeszcze silniejsze, również z wymogiem właśnie posiadania partnerstwa międzynarodowego. Trzecim kryterium jest tak zwane kryterium mierzalności. Chodzi o to, żeby rezultaty projektu rzeczywiście były mierzalne. I tutaj z jednej strony my, ponieważ eksperymentujemy, testujemy nowe rozwiązania, to godzimy się z tym, że pewne z nich mogą się po prostu nie udać, tak jak w każdym eksperymentowaniu, ale jednocześnie chcemy mieć dobrze przygotowane wskaźniki, rzeczywiście wiedzieć, co chcemy osiągnąć. No i ostatnia rzecz, to jest tak zwana transferowalność i skalowalność. O co chodzi? Chodzi o to, że projekty innowacyjne, które są dofinansowane w ramach tej inicjatywy, nie powinny służyć tylko i wyłącznie jednemu miastu, które otrzymało dofinansowanie, ale powinny służyć wszystkim miastom w Unii Europejskiej. To znaczy szukamy projektów, które można replikować w innych miastach, które teraz są realizowane w postaci pilotaży, ale można je rozwijać, można realizować je w większej skali i takie projekty rzeczywiście mają szansę otrzymać dofinansowanie. Całkowity budżet inicjatywy Urban Innovative Actions to było 372 miliony euro dla miast o wielkości co najmniej 50 tysięcy mieszkańców. To 50 tysięcy już się tutaj pojawiało, również w wypowiedzi mojej koleżanki przed chwilą. Ja też podpatrywałam pytania na czacie i widziałam, że pojawiło się pytanie, w jaki sposób, na jakiej podstawie to 50 tysięcy jest liczone, więc od razu sobie pozwolę to skomentować też w tej prezentacji. My się opieramy o dane Eurostatu, stopień urbanizacji według tak zwanych LAU, Local Administrative Units, czyli lokalne jednostki administracyjne. Jaka to będzie dokładnie tabela, to znaczy jaka jej aktualność, z którego roku, tutaj jeszcze będziemy musieli do tych kolejnych naborów wejść w dialog z kolegami z Eurostatu, żeby zobaczyć, które z tabel jakby najlepiej odpowiadają, najlepiej pokrywają sytuację, aktualną sytuację w Unii Europejskiej. Natomiast w naszym przypadku Polski, no to rzeczywiście będą to miasta co najmniej 50 tysięcy mieszkańców. Są jeszcze inne możliwości, ale raczej tutaj nie dotyczące sytuacji naszego kraju, natomiast na pewno będzie więcej szczegółów o tym, jak już będą przygotowane dokumenty do pierwszego naboru. Współfinansowanie za FRR w wysokości 80%, budżet do 5 milionów euro, to 5 milionów też się to pojawiało w prezentacjach moich kolegów, więc to jest taki dosyć powracający element i czas realizacji 3 lata z ewentualną możliwością przedłużenia o 1 rok. Mniej więcej to, co tutaj zarysowałam dla Urban Innovative Actions, będzie w większości zachowane dla European Urban Initiative. Tutaj będą pewne modyfikacje, ale raczej drobne. Ile zostało złożonych projektów? Ponad 1000 z 25 krajów członkowskich oraz Wielkiej Brytanii. Dofinansowanie otrzymało 86 projektów z 19 krajów członkowskich oraz Wielkiej Brytanii. I tak jak wspominałam, wszystkie nabory w ramach tego pierwszego instrumentu, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, zostały już zakończone. Myślę, że ciekawe byłoby spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, jak się rozkładają te projekty. Jak Państwo widzą, niestety Polska jest tutaj taką białą plamą na tej mapie, chociaż tak jak przekazali tutaj mi koledzy i tak jak widzę w naszych statystykach, 32 miasta z Polski próbowały złożyć swoje projekty i z tego, co tutaj podpytywałam, dwa były bardzo blisko otrzymania dofinansowania.
Bardzo tutaj chciałabym zachęcić do tego, żeby próbować swoich sił też w kolejnym rozdaniu. W lewej kolumnie widzą Państwo, ja to szybciutko przetłumaczę, obszary tematyczne, które, w ramach których szukaliśmy projektów i w ramach których organizowane były nabory. Tak jak wspominałam na początku, te obszary są powiązane z agendą miejską, więc widzą tu Państwo takie tematy jak adaptacja do zmian klimatu, jakość powietrza, gospodarka cyrkularna, kultura i dziedzictwo, wyzwania demograficzne, transformacja cyfrowa, transformacja energetyczna, mieszkalnictwo, integracja migrantów i uchodźców, mobilność i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj czytać tych pozostałych, ale pewnie już z samej tej listy widzą Państwo, że to spektrum tematyczne było dosyć duże, więc można tutaj spróbować też swoich sił zależnie, z jakim wyzwaniem dane miasto się mierzy i co by było tutaj ważne. Przykładowe projekty. Oczywiście z 86 super ciekawych projektów trudno było wybrać dosłownie kilka, o których mogłabym powiedzieć parę słów. Ja postanowiłam wybrać te z naszej części Europy, bardziej Europy Centralnej i Wschodniej. Ja dosłownie przebiegnę przez nie, zaznaczając, czego one dotyczyły, bo wydaje mi się tutaj, że nie mamy aż tyle czasu, żeby o nich głęboko opowiadać. Więc co my tu mamy? Mamy projekt z Szekdek z Węgier, który, w ramach którego budowany jest inteligentny system transportowy, więc to jest program z obszaru mobilności miejskiej, który ma wspierać zrównoważoną mobilność, ale jednocześnie w taki dosyć ciekawy sposób angażować lokalny biznes, czyli wychodzić do lokalnych pracodawców, wciągać ich do wspólnego pracowania nad zmianą zachowań sposobów komunikacji w mieście, również właśnie pracowników. I jednocześnie są tam też pewne komponenty techniczne w postaci aplikacji, żeby lepiej zbierać dane i jednocześnie w taki sposób bardziej oparty na danych optymalizować właśnie lokalny transport publiczny. Ostrava, Czechy, to jest z kolei projekt dotyczący jakości powietrza, walka z zanieczyszczeniem powietrza przez taki dosyć ciekawy projekt, dobór odpowiednich gatunków roślin w zieleni miejskiej. I tutaj koledzy z Ostrawy mają kilka takich etapów od fazy badawczej, żeby dobrze jakby zidentyfikować, jakie gatunki powinny zostać dobrane przez realizację nasadzeń i potem monitoring. Koledzy na Słowacji w Koszycach prowadzą projekt, który dotyczy właśnie kultury i dziedzictwa kulturowego. Badają koncepcję wpływu sztuki na mieszkańców w przestrzeni publicznej i na poprawę dobrostanu mieszkańców miasta, jednocześnie angażując mieszkańców miasta w sztuki wizualne, które wprowadzają właśnie w przestrzenie ulic. Wspierają startupy z obszaru kultury, sieciują lokalnych artystów, biznes, administrację publiczną. Projekt z Rumunii, Klucz na Poka, to jest projekt z obszaru zatrudnienia lokalnej gospodarki. Klucz na Poka zidentyfikowała takie wyzwanie, że w związku z tym, że mierzą się z dużą emigracją i starzejącym się społeczeństwem, a jednocześnie zmieniającą się gospodarką, to że muszą po prostu podjąć pewne zdecydowane działania, żeby nie zostać w tyle, żeby wzmocnić zarówno potencjał miasta, jak i potencjał jego mieszkańców. I tutaj zarówno były takie elementy związane i z lokalnymi startupami, czy młodym, obiecującymi biznesami, ale też na przykład działania adresowane do lokalnej społeczności romskiej, która została zidentyfikowana jako ta najbardziej wykluczona z rynku pracy. Czemu Państwu o tym opowiadam? No, głównie dlatego, żeby pokazać, że rzeczywiście te projekty są bardzo różne. I ja oczywiście teraz dosłownie powiedziałam po 3-4 zdania na temat każdego projektu, więc to było na bardzo wysokim poziomie ogólności, ale myślę, że mogę w tym momencie zachęcić do wejścia na naszą stronę. Ja po mojej prezentacji wrzucę Państwu link na czacie.
Każdy z tych projektów na naszej stronie jest opisany, zarówno, o już tutaj widzę, że Magda mnie wyręczyła, bardzo dziękuję, każdy z tych projektów jest opisany, o każdym można przeczytać, co tam było tym innowacyjnym komponentem, jak się udaje realizacja, jakie są wyzwania, z którymi się mierzą autorzy i również są tam kontakty do miast, które realizują dane projekty, więc jeżeli znajdą Państwo coś, co jest podobne do sytuacji w Państwa mieście, to zawsze można się z tym innym miastem skontaktować i zaczerpnąć wiedzy. Tutaj chciałam powiedzieć o tym, co troszeczkę wspomniałam na początku, to znaczy z jednej strony Urban Innovative Actions w pewnym sensie jest inicjatywą zakończoną, bo nie mamy naborów, ale z drugiej strony jest to inicjatywa cały czas trwająca, ponieważ niesłychanie ważnym komponentem tej inicjatywy są również wykorzystanie i upowszechnienie wiedzy, która została wypracowana w miastach, które otrzymały dofinansowanie. I podejmujemy dosyć dużo działań zmierzających do tego, żeby właśnie te doświadczenia, te wyciągnięte lekcje i najlepsze praktyki upowszechniać tak, żeby inne miasta mogły z nich również skorzystać. Jak to się dzieje? Dzieje się to poprzez działania, tak zwane działania tematyczne, czyli upowszechniamy pomysły, rekomendacje, inspiracje właśnie na przetestowanych rozwiązaniach przez nasze miasta wspierane w ramach UJA. Jednocześnie organizujemy tematyczne grupy robocze ekspertów i miast, w ramach których właśnie zbieramy i opracowujemy najlepsze praktyki i potem publikujemy to na naszej stronie, aby inni mogli skorzystać. Organizujemy seminaria, organizujemy webinary, organizujemy spotkania w tej chwili online, wcześniej na żywo. Drugim komponentem są działania wzmacniające potencjał miast i tutaj myślimy bardziej o wzmacnianiu potencjału miast o takim charakterze bardziej organizacyjno-zarządczym. To znaczy zidentyfikowaliśmy sobie 7 wyzwań, które w pewnym sensie są takimi wyzwaniami właśnie dla realizacji innowacyjnych projektów, ale prawda jest taka, że to są wyzwania dla realizacji każdego projektu miejskiego. To są wyzwania obracające się wokół przywództwa w mieście, wokół zamówień publicznych, wokół struktury organizacyjnej i zarządczej, partycypacji, monitoringu i ewaluacji, komunikacji ze społecznością lokalną, czy właśnie tego rzeczonego skalowania projektu. I te wyzwania także stanowią przedmiot naszej uwagi. Staramy się gromadzić doświadczenia naszych miast w tym, jak one sobie radzą z tymi wyzwaniami i również wokół tego tworzymy pewne materiały, które mogą być, mamy nadzieję, pomocne dla innych miast. I wreszcie ostatni komponent, ten, który jest tutaj nazwany transfer wiedzy, to jest taki komponent, który realizujemy we współpracy z Urbactem i być może niezastąpiony Aldo Vargas-Tettmeier, który wiem, że jest w agendzie naszego spotkania dzisiaj, będzie chciał o tym jeszcze powiedzieć parę słów więcej, ale w oparciu o metodę Urbact oraz nasza inicjatywa Urban Innovative Actions opracowały taki pilotażowy mechanizm transferu wiedzy i doświadczeń wypracowanych w ramach tych ujowych projektów. To są sieci, w ramach których jest 4 partnerów, w tym właśnie miasta wiodące UJA, które wspólnie przy takim okrągłym stole pracują, aby adaptować innowacyjne rozwiązania, opracowywać plan inwestycyjny pozwalający na ich wdrażanie. W tej chwili jest 5 takich sieci, w 3 są miasta z Polski. To jest praktyczne przełożenie tego, o czym opowiadałam przed chwilą, czyli w ramach działań tematycznych w roku 2020 opracowaliśmy materiały dotyczące mieszkalnictwa, bazując na doświadczeniu naszych projektów, które realizowały działania w obszarze mieszkalnictwa oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. W tym roku pracujemy nad sprawiedliwą transformacją, czyli takim tematem związanym ze zmianami klimatycznymi, celami zrównoważonego rozwoju ONZ-u, Europejskim Zielonym Ładem, a jednocześnie tym, w jaki sposób miasta mają sobie radzić z bardziej zrównoważonym zielonym rozwojem. W ramach działań wzmacniających potencjał miast
monitoring, ewaluacja, opracowaliśmy pewne badanie, przydatne być może dla miast, jak radzić sobie z monitoringiem, ewaluacją projektów miejskich. W tym roku skupiamy się na podejściu zintegrowanym, to też jest temat bardzo podejmowany w Polsce, zintegrowany rozwój miast. No i osobne badanie dotyczące tego, jak radziły sobie nasze miasta w dobie pandemii COVID i być może pewne dobre praktyki, a także wspomniany mechanizm transferu UJA. Tak jak powiedziałam, ten nowa inicjatywa, ten następca, czyli European Urban Initiative, który będzie programem, który rozpoczniemy w przyszłym roku, to jest ewolucja, a nie rewolucja. W związku z tym bardzo wiele z tego, co przed chwilą Państwu opowiadałam, będzie miało też zastosowanie w tym nowym programie. Z pewnymi zmianami, to znaczy jeszcze mocniejszy będzie ten komponent dotyczący transferu wiedzy. Jeszcze bardziej chcielibyśmy i my, i Komisja Europejska mieć poczucie, że nie tylko 80 czy 90 czy 100 miast, które otrzymają dofinansowanie, skorzystają z tych środków, ale kolejne miasta będą mogły również skorzystać z tych wypracowanych doświadczeń i rozwiązań. Jeszcze mocniej będziemy się chcieli skupić na trwałości projektów, czyli właśnie ich wdrażania w większej skali i w innych miastach. I mocniej będziemy też weryfikować pewną operacyjną gotowość składanych projektów, czyli dla miast, które chciałyby od przyszłego roku wystartować w nowym konkursie, bardzo ważne będzie dla nas poczucie, czy miasto rzeczywiście jest gotowe do tego, żeby zacząć swój projekt wdrażać, jest do tego przygotowane. Tu jest taki dosyć skomplikowany slajd pokazujący te różne komponenty, ale ponieważ właśnie wyświetlił mi się przypominacz czasowy, to ja go przeskoczę. I ostatnia rzecz, którą chciałabym Państwu powiedzieć, to trochę o tym, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy na osi czasu. Na wiosnę Komisja Europejska ogłosiła nabór na instytucję zarządzającą właśnie tej nowej inicjatywy European Urban Initiative. Została nią ta sama instytucja, czyli Region Hauts-de-France, która prowadzi Urban Innovative Actions, czyli wszystko zostaje w jednym miejscu, w związku z tym to też jest gwarantem pewnej ciągłości całego procesu. Teraz trwają prace nad uszczegółowieniem ram nowej inicjatywy. Dyskusje trwają również z Komisją Europejską na tym, jak ona będzie wyglądała i co najważniejsze i pewnie najistotniejsze tutaj dla uczestników naszego seminarium, pierwszy nabór projektów planowany jest na czwarty kwartał 2022 roku, czyli pod koniec przyszłego roku będziemy ogłaszać pierwszy nabór. Naborów planujemy 3-4. Znów będą to obszary tematyczne powiązane z agendą miejską. Obszary tematyczne będą wskazywane przez Komisję Europejską, dlatego ja na tym etapie nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, jakie to będą tematy, ale już teraz chyba mogę z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że przedmiotem albo jednym z przedmiotów najbliższego naboru będzie nowy europejski Bauhaus, czyli wszystko nam się spina w jedną całość. Przed chwilą usłyszeli Państwo o tym prezentację. Myślę, że warto się temu przyjrzeć głębiej, jeżeli byliby Państwo zainteresowani też składaniem wniosku do naszej inicjatywy, bo z dużą dozą prawdopodobieństwa to będzie jeden z obszarów tematycznych. I na końcu chciałam powiedzieć, że my będziemy oferować wsparcie dla miast aplikujących. Ja posługując się językiem polskim, również oferuję swoje wsparcie. Na pewno będziemy organizować seminaria, webinary, różne materiały drukowane, ale mamy też w naszej polityce wsparcie indywidualne, w związku z tym każde miasto, które chciałoby aplikować o środki, zachęcamy jak najbardziej do kontaktu również indywidualnego, będziemy pilotować, będziemy pomagać, będziemy wspierać i tym chciałabym zakończyć moją prezentację.